Hej, witam was serdecznie, to jest Bet Iron i zapraszam was na kolejną przygodę, kontynuację naszej przygody w grze Seven Days to Die. Tak, mam już wszystko przygotowane, obiecałam wam, tu to są rzeczy potrzebne do tej ramy obudowy do motorynki. No tu już mamy resztę rzeczy, te typowo już jak już zrobię tą ramę. Słuchajcie. Obudowa, tak, to chcę. Wytwórz. Zajmie 1,5 minuty, więc to się zrobi. Teraz będziemy mieć motorynkę, kurczę. Bardzo się cieszę. W ogóle co ja tu mam fajnego magazynu? Tak nie bardzo. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? No nic na razie, tak mniej więcej. Mam troszkę tej benzyny, ale... Nie wiem, ile właśnie tam wchodzi. Mi się wydaje, że 4000. Będzie trzeba te zbierać. Miałam gdzieś je tu. Może nie tu, może tu są. O to. Te łupki trzeba będzie zbierać. Te takie na pustkowiach są. To będzie trzeba. A to mogę tak od razu? Ja mogę od razu. To nie trzeba mieć... Coś z tołu, okej. Spoko. Wiem, że jest potrzebny. W ogóle zrzut mi ten spadł. Więc sobie pewnie po niego pojedziemy najpierw. W ogóle gdzie on jest? Aha, tu jest, dobra. Tu gdzieś powinien być. To pojedziemy, tak? Tak. Nie wiem, czy te skrzynie zdążę pozbierać. Ja sądzę. Aha, tu jest. Dobra. No i chyba wszystko mamy, co? Wszystkie te do motorynki. O. Jest, motorynka! Wytwórz. Jeszcze mogę pochować. Zarąbiście, no nie? Też mnie to cieszy. Czekajcie, bo tu mam to i to mam chowie. Będzie. A ta resztę to... Dobrze, jak już zejdę. Zobaczę, czy mi się zrespiły skrzynki u góry, chociaż nie sądzę. Nie wiem, co ile się... Tam u góry miałam, no nie? Pamiętacie? Tam była fajna skryjówka. Na dachu tam było... Zejście? Wejście? Zejście? Takie zejście, no, tam były skarby, ale... Nie wiem, co jaki czas mi się rozrespią przedmioty. Tutaj było... Też tu fajnie można było sobie... No właśnie te, ale czy puste są, więc... Nie wiem kiedy, muszę sprawdzić sobie, czy te... Raczej te powinny też się ten... Odnawiać, te skrzynki. Kurde. I zobaczymy, no, co to będzie, co to będzie. To będzie w zrzucie, co tam fajnego dali. Tak dalej, no nie wiem, no, pojedziemy sobie. Motorynką. To będzie za 20... Całe sekund. Koło też mogę zrobić. Żelazo, ale mam jeszcze jedno, więc i tak będę potrzebować trzech jeszcze do autka. Jej, mamy motorynkę, ludziska. Popatrzcie, jakie zajebiste. Jaram się. Małe dzidzi. Dobrze, wszystko mamy. Pochowię sobie jeszcze ten resztę tych rzeczy, tych kurczę. Tu rzucam te rzeczy takie, o. Mają swoją skrzyneczkę. No i tu mają, też mają swoją. Ja wsio. Bo to zaraz rzucę do tego, to się odłoży. Ja zapomniałam, nie wziąłam, nie odłożyłam tej kukurydzy, nasion, pa. Stajecie tu. Może nie jesteście zepsutym jedzeniem. Ja tym razem sobie postawiłam, a pewnie z tej strony. Dobra. Aha, nie skończyłam, bo chciałam szybko najpierw kwestię motorynki ogarnąć.
Wow. Dobrze. Rower. Nie to chciałam, rower. Chciałam otworzyć twój magazyn i zabrać sobie te rzeczy. Wrzucę sobie te. Dobra. Dobrze, postawmy, niech sobie leży rower, a postawmy sobie naszą motorynkę. Ura! Nie wiem jak wy, ale ja się cieszę. O, postaw się. Jest, patrzcie, taka biedna, ale już coś. I w ogóle koszyk, kurczę. Koszyk na zakupy z tyłu. I to jest o wiele więcej miejsca. I to jest o wiele większy plus dla nas. Tak, bo mogę wszystko. Mogę zbierać. Znaczy, może nie wszystko wrzucę. Ale dużo, dużo się zmieści, więc to jest dodatkowy plusik. Że mogę więcej teraz wziąć ze sobą, bo wrzucę sobie do motorynki i zawsze mogę sobie to potem schować w opce naszej. Nie chcę dalej słoików. Nie, moja motorynka się obraziła, że nie chcę dalej słoików. Że tam jeszcze zostawię. Nie to chciałam, znowu. Przytrzymaj. To tu wrzucę jeszcze. No, teraz jeszcze trzeba to zatankować, no nie? Czekajcie, ja sobie może... Nie to! Nie to! Jak będziemy się mylić, może kiedyś załapię. Chciałabym sobie jeszcze to naprawić, a to chyba potrzebuje desek, tak. No dobra. Możecie z powrotem wracać. Ja się nauczę. Czekajcie, ja chcę gaz dalej. Ile tam tego? 1000? 1000 wchodzi. No to spoko. Jeszcze czekaj motorynko, bo schowię sobie resztę. No spoko. Miotki też na razie, bo to w razie W. To też. To też, no. Widzicie? Już jest miejsce. Już jest spoko. A co tu w ogóle? Aha, tam był ten słoik, co? Dobra, jedźmy sobie. Wow. Nie, już jeździłam motorynką, ale myśmy razem nie jeździli. Naciska. Jejku! Co to było? Co się dzieje? Masakra. Jedziemy na skróty, nie będziemy się bawić w ciuciu babkę. No widzicie jak z... jakiego speeda żeśmy teraz dostali? To jest ulepszenie życia. Bardzo mnie cieszy to. Was chyba też ucieszy, że będziemy szybciej się poruszać. I może nie będę musiała już tak bardzo to obcinać tych naszych przygód. Bo to też jednak takie patrzenie jak biegnę, może podnoszę kamyka, może kurczę coś tam i... A to tak nie fajne, to tak patrzycie. Chyba, że jedynie tam lubicie słuchać mnie, to bardzo, bardzo miłe z waszej strony, jeśli tak. Czasem te moje opowiastki. Ja lubię wam opowiadać różne rzeczy, już chyba wiecie. Wyjadę sobie, bo nie wiem, czy mi gdzieś coś tam się nie stanie. No już jesteśmy prawie przy zrzucie naszym. Spoko. Autem to, Już nie wiem, czy nie w motor zainwestuję, ja tam wolę motor. Też do auta się więcej rzeczy mieści. To wpadło gdzieś na chałupę? Nie. 4x4 tam większy bagażnik jest z tego, co się wydaje, więc spoko. Czekaj, czy wjadę pod górkę taką. Daje radę. Daje. No spoko. O tak byśmy szli. No może troszeczkę szybciej. Gdzie ty chcesz wszystkim wjechać? Dobra, tu sobie zaparkujemy. I spadł na sam dół. Nie! Uj! Wow! Dobra, może wyjdę tam z powrotem. Czekajcie, może się ten... Jedziemy tam na dół. Jakoś.
Dobra. Tu wystarczy. Dobrze, moja skrzyneczko, droga, z suplejsami. Co tam masz dla mnie dzisiaj? Zestaw medyczny. O. Bardziej przedmioty... antybiotyki pochodzenia roślinnego. Czy co, z kwiatków sobie zrobię antybiotyka? Co? Teraz sobie to sprawdzę. Antybiotyk. O kurka wodna. Chryzanteny, grzyby mam, a czarne jagody nie wiem, gdzie się znajdują. No ale spoko, mogą być takie przedmioty. Masz, kurczę, apteczkę, bo... Wow. Dobra, mniejsza z tym, co to by... Bo ja chciałam nacisnąć nie ten... Tu mamy przeciwbólowe, mamy 10 apteczek, antybiotyki. Dobrze. Gdzie idziemy teraz? No chyba na to zadanie, co? Chętnie. Chętnie sobie pojedziemy. Nie wiem, jakby. Teraz możemy takie dystanse szybko pokonywać. Nie będzie to tak kłuło nas. Znaczy mnie to strasznie kłuło. Zobaczymy, co tam za zębioki. Czy jakieś silniejsze nie będą, bo to jest już poziom... Poziom drugi zadań. Może będzie trudniejsze. Może jakieś specjalne... Chociaż to nie pisze, że to mają być specjalne zombiaki, więc ten... Zobaczymy... Kurczę, co to będzie. Tak. Jak będziesz pod górkę jeździć, to nie będziesz szybko się przemieszczać. Do tego będziesz potrzebowała autka. A nie motorynki. Ojejku. Tak nam wesoło. Kurka wodna. Jejku. Zobaczymy, co tam, w ogóle tego miejsca, żeś... Tam nie obszukałam właśnie tego miejsca. Tu tylko zaczęłam chyba jeden dom i tyle. I skończyłam, bo co innego, żebym zaczęła robić potem i... Wyleciało mi całkowicie teraz z głowy i... Idziemy teraz w tamto miejsce, więc czemu by nie? Chociaż ja tak bym wolała... Robić zadanie i kierować się w stronę chałupki, żeby mniej więcej ogarnąć się jeszcze przed Bloody Moon. Chociaż mniej więcej mam wszystko, co potrzebuję przy sobie, więc... A nie chcę próbować robić Bloody Moona w innym miejscu niż na moim dachu. W ogóle zdałoby mi się też może, ale to pomoże poza odcinkiem gdzieś. Pojadę, pozbieram te wszystkie rzeczy, skrzynki. Nie, przydałoby mi się tam, nie wiem co tam w ogóle jest. Kupowałam wszystko. Do skrzynek. A może akurat tam coś będzie. Wiem, że w którymś też silnik jest. Zostawiony. Więc to akurat na przyszłość do auta będzie. A zombiaku, nie dogonisz mnie, hehehe, nawet jakby był ten, noc. Chyba. No już jesteśmy prawie. W zadanku. Pozbądź się wrogów i odzyskaj zapasy. Ja mam nadzieję, że te wrogowie to zombiaki, raczej tu nie ma innych wrogów. Tylko zombiaki. Zobaczymy. Dawno nie było nas na farmie naszej. Tej pierwszej. Dobrze, dobrze. Stawię sobie gdzieś tam po drugiej stronie. Może tą motorynkę, bo jeszcze mi zabiorą, bo to... Widzieliście, co się kurczę stało z domem. Przy tym jednym zadaniu. Masakra. Miałam i amunicję, i kurczę jedzenie tam było. I nie ma, nie sądzę, żebym ja jak teraz ewentualnie gdybym dawała się pójść, to tam będzie wszystko.
Coś mi się nie wydaje, to... Słyszę, że tu ptają, będą szli pewnie. Mam sobie w ogóle garłacza zaśpuszczać. Tam jakieś miejsce też mają. Oczywiście zamknięte. Obudźcie się tam. No, budzą się, budzą. Chodźcie. Chodź. Boże. Wow. Poważnie, nie dajcie sobie rady. No, bijcie, bijcie, bo jest tam dużo. Strasznie długo ten... Garłacz fajny, spoko, tylko strasznie długo przeładowuje się. Nie wskoczysz mi tu, cwaniaku, co? Jeszcze trzy są. No chodź. Czekam na ciebie. No i co, no jeszcze dwa, no to spoko to zadanie. Też nie przejdę. No już przejdę. Gdzie jesteście? Chyba w piwnicy są te pozostałe dwa. Aha, zablokowane. No to bij. Bij w drzwi. Zajmę inną panią zombiaczką. O kurczę, wkurzyła się. Co się tam będziesz wkurzyć? No. Nie, jeszcze jakiś. Jeszcze ogólnie. Wow, doszły. Oh no, nie mówcie, że to jest to, co. Nie, nie sądzę. Bo te zombiaki, co. Co miałyby przyjść o godzinie 8. Nie wiem, czy to był. W dniu Bloody Moona. One przychodzą, bo wiem, mi się wydaje, że coś takiego miałam. Nie, one pewnie na strychu są. Co byście kurczę tam robili w tej piwnicy? Tak w dwójkę. Bałam się, że ktoś mi za plecak wyjdzie. Bo tak troszkę to wyglądało. A ty co, jesteś na górze czy na dole? I zobaczmy. Gdzieś jest widok. No gdzieś jeszcze ktoś jest. Słyszę cię, ale cię nie widzę. O, księgi. Uwielbiam księgi. A cię gdzieś weźcie na ten? O, tu mam jakieś... Jezu! Jezu! Ale tak nagle przed moimi oczami, to proszę was, bo kurczę, źle się skończy. Dla mnie oczywiście, nie dla nich. Głodni jesteśmy. No zaraz coś wszamiemy. Poczekajcie, no. Chyba, że nie mam już nic przy sobie. Wow, nie, kurczę, nie. No nic, no, nie no, znajdzie się coś tu do jedzenia, spoko. Spoko, spoko. Ale tak nagle, widzicie, kurczę, wyskoczyły mi te zombioki. Tak bardzo nagle, nagle i to było... złe. Tam jest jakiś plecuk. Jakieś jedzenie. Moje ulubione. Najsmaczniejsze na świecie. A poważnie, bo nie macie jakiś ten strychu? Dajcie mi strych. A wezmę. A nie, a mam miejsce, a zbieram wszystko prawie. To bo padnie i co znajdziemy? Przyjmę te księgi, co mają. Dobra, papier też wezmę. O. Pożyć przedmiot, pożyć tutaj schemat. To jakaś modyfikacja pewnie, cio. Jakieś ciuszki, nie chcę. Pochodnie. Niekoniecznie. A tu jest to. Torba. A czy tędy wejdę? Mogę się tak przykucnąć i... Nie, przecież gdzie ty, kurde? To jest za wąskie. Co ty? Może to jest jakieś wejście na strych. Dobra, może przygotuję się. O, jest, tak.
Jezus Maryja, że mnie wystraszyło. No super, dzięki. Kolejny zawał. Gro, dziękuję. Tylko marzę o tym. Masakra. Poważnie. Uch, to te, bo tam też przy tej bazie były, tylko ja nie sądzę, żebym dała radę rozbroić te. Co się wydaje? Może jakieś jedzonko znajdę? Albo nic nie znajdę. Mam na coś fajnego. Co w tym nie ma? Wow, po prostu. Zombiaki, dzięki. Ej, no dlaczego tu nic nie ma? Aha, ja wiem, jak to się skończy. Skończyło się tak. A macie jakieś jedzenie, zombioki? Dajcie mi jeść. Że idź spać. Denerwuj mnie. A tu byliśmy. To jest ta miejscówka. Jeszcze ktoś tu jest. Oś drogi. Bardzo smaczne słoiki, dziękuję. A, wezmę też. Dobrze. A tu coś, jakieś coś fajnego? Czapka do zjedzenia. Nie, tędy nie, przecież to jest zablokowane. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Jakiś zombiak cię wzywał. Bikers! A gdzie masz swojego bajka? Wow, jeden strzał. To jest coś nowego. Tabletki na głód macie? Nie, kibelka nie będę przy... Będzie błotnista woda. Dobra, chyba wszystko stąd. Możemy iść. Resztę przeszukać. W szczególności jakąś kuchnię oblukać. Niu, masz jakieś papu? Nie, ty nie jesteś papu. Ty masz papu? Wodę masz. No dobra i to. Wow. Marzyłam. O wodzie i pustej puszce. No poważnie? Nic do jedzenia nie mieli? Naboje mieli. Ja liczę. Miłe mięso, jedz, smacznego. Co to? Spódnica. To wygląda jak worek na głowę. Teraz jeszcze obszukam sobie te resztę domków w końcu. Tu jest coś, ale... Wiedziałam, że tak się to skończy. No i co, mamy zrobione zadanko. Nie sądzę, żeby było coś do jedzenia. Jeszcze zobaczymy sobie piwnicę, bo tam nie byliśmy. Co tu macie? Macie jakieś schowane skitrane jedzonko na czarną godzinę? Tak nie bardzo. Nikt nie lubił podjadać w garażu, co? Szkoda. A tu co tu mieliście? Browarnię jakąś? Coś tu jeszcze będą mieli. Tylko nie wiem co. Dużo wody. Dużo wody. Dobra, tędy przeszliśmy. Idziemy na dół. Bar mieli jakiś, kurczę. Winiarnie, o, bar. Tu mają jedzonko. Będzie może. Tak, dostaniesz papier znowu. Coś jakiś winiar w beczce się chowie? Nie, nie sądzę. Nie.
Tak, możesz jeszcze wpaść w ogóle. A, jedzonko. Jedzonko, jest wybawienie z jedzonko. O, ze złom. A nie, to jest lepsze. Tak. Okej. To sobie zmienimy. Będziemy mieć szuszteczkę. W ogóle to powinnam naprawić. Takie mam ziepsiute. No dobra. No dobrze, a tu też będzie coś? To tylko... Nie, to pewnie tylko tam było. Zobaczmy, co ten, co tu jest. Jest kuferek. Leki. Spoko. Gotowane ostrze. Nie bardzo. Tak na razie. Dobrze, od Working Steve może zacznę. Dobra, jedzonko proszę. Wiedziałam, że się tak to źle skończy dla mnie. To moje szczęście ostatnie, że znajduję nie to, co bym chciała. To mogę wziąć. Części. A do tego. A dwa. A nie mam czasem gdzieś. Którejś tej jedną? Co tu za modyfikacje są? Ile tych? Trzykrotne. A wiem, że gdzieś miałam jednokrotną, tylko nie wiem, która to była. Jeden, no właśnie. A tu mam dwójeczkę, więc odmienię sobie to. O. Nie może być. A pewnie z tego będę te. Kura. Może być. Dobra, to jest pod ten. Do łuku chyba coś takiego dałam. Dobrze, wszystko mamy. Dalej nie mam jedzenia. To nie jest fajne. W ogóle już powinniśmy się zwijać, ale to jest mały szczegół. A nic, no to zwijajmy się do domku. Tam mam jedzenie, więc... Będzie dobrze. To jest ten moment, kiedy... Aha, jeszcze tutaj szopy nie sprawdziłam w ogóle. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Tu masz ten Working Steve i warsztat. Nie, kuźnie. Dobrze by było jeszcze mi skoczyć do motorynki, żeby rzucić parę przedmiotów. A nie mam coś motor... Chyba nie, tam bardziej, kurczę, mam inne rzeczy. Jedzenie, niestety. No, nie mam właśnie jedzenia. Dobra, te medyczne wrzucę. To też. O, już mamy miejsce. Jak dobrze mieć coś takiego? Aha, potrzebuję klucza. Mam klucz przy sobie, czy zaś muszę się cofnąć do tyłu? Nie, mam, dobra. Zaczyna się. Oh no! Zaczyna się znowu. Brydy Moon. Moon się zaczyna. Stalowa się... Oh no! Tygla właśnie potrzebowałam. Nie wiedziałam, jak to się nazywa. Ja to nazywałam wiaderko. Oh yes! I kuta stal. Zaczynamy kucie naszego... wszystkiego. To popadnie. Teraz żelazo mogę przetopić. Wow! Dzięki, gro! Ale ta siekiera też robiście wygląda. Już nie wiem, czy ona będzie jakakolwiek dobra. Ładnie wygląda. Jak to?
Siekiereczka. A czy taką siekierą nie mogę rozwalać ten... mina lądowa. Zadnę wszystko. No to było warto zaryzykować. No cieszę się z tego tygla, no kurczę. Bardzo, bardzo. Dlatego chciałam, bo wiem, że tygiel można było stworzyć, ale tam trzeba było właśnie mieć... Zaraz wam powiem, gdzie jest ta umiejętność. Zaawansowanym inżynieru chyba dopiero tygiel można było zrobić. No widzicie? Zaawansowany inżynier. Mam tygiel! Cieszę się. Jejku, cieszę się, mi się odbija, nie wiem czym. Dobra, ale już tak poważnie, tak pędem do domku. Trzeba coś wszamać i trzeba się przygotować. Wiecie co, nie wiem, może wam odpuszczę to mnie. Jak daleko to jest ten? No nie, nie jest tak daleko, nie przesadzaj. Pojedziemy sobie szybko. Kurczę, z tego tygla się bardzo cieszę. Ja nie wiem, czy nie pojadę gdzieś tam drogą. Dobrze by było tu na ten most jechać. A nic, zębiaki mnie, kurczę, zaskoczą. Skoczą mi. Ile ich teraz będzie dzisiaj? Zawsze więcej jest chyba, tak mi się wydaje, że z każdym następnym Bloody Moonem. A, lód jest lepszy, ale zombiaków jest więcej. A zombiaku? Jejku, musiał mnie dotknąć. No, musiał mnie dotknąć. Żeby się... Wiem, że mam stłuczenie. Kurczę, mam aloes w chałupce, więc... Użyję sobie go. Bo i tak muszę iść tam do góry na pojedzonko. Jak szybko dotrę do domciu. No raczej szybciej niż byś miała kurczę na nóżkach zgonić. Tam i z powrotem. Zastanowię się, co jeszcze porobimy sobie właśnie po Bloody Moonie. No takie właśnie wydaje mi się... Zbieranie tych moich skrzynek wcześniejszych, tych, co gdzieś tam pozostawiałam, to chyba miłe nie będzie. Ja tylko podjadę, popatrzę, czy się tam porespiły, a pewnie się porespiły już przedmioty i skrzynki. Ewentualnie pozbieram i wrócę się i pójdziemy sobie w inne miejsce, bo może zadanka sobie następne zrobimy. No bo ja bym chciała tu zostawiłam, tu są skrzynki, tu nie wiem, czy mi się uda z tego miejsca zabrać tę skrzynkę, czy tam dalej nie jest. Bugowana ta chałupka. Wydaje mi się, że będzie. I ja tam znowu nie wejdę. No bo po co? Na co ci? I pewnie udamy się też również gdzieś cicho być. Udamy się do... na pustkowie. Na pustynną... Na pustynny biom, o. Tam może zacznę już zbierać te kurcze do... te łupki. Benzyny, no już potrzebujemy, no. Jeszcze mam 1000 ponad. Ale jednak to jest mało. No do auta to, tam chyba było 4, 5, 6, 7 tysięcy. Gdzieś koło tego. Daleko jeszcze? O, jeszcze kawałek. Ale zdążymy, tak myślę. Tu jeszcze nie byłam, w tym, po prawej stronie. Working Steve Tool. Też może coś fajnego się pokaże. No i trzeba też te auta, kurczę, rozwalać, bo z nich też benzyna wypada czasem. Ale strasznie, z tego tygla się cieszę, z tej motoręki się cieszę, więc... Jest chyba bardzo dobrze, jak na mój 21 dzień. Wiem, że to u mnie strasznie wolno idzie i niektórzy to już by mieli to w 7 dni pewnie, ale nie o to chodzi. Ja się uczę, bawię się przy tym wszystkim z wami i czasem opowiadam wam różne mniej lub bardziej ciekawe
informacje, wiadomości, historie. Wiem, że spadła. Wiem, ja już jadę po ten, po jedzonko. Już jesteśmy. Prawie na miejscu. Zaparkuję się jeszcze. Tak. Spokojnie, spokojnie, już jesteśmy. No, już jesteśmy. Ja się położę. A to niech leży. Dobrze, ja bym chciała ten. Zaraz zjemy, zaraz. Mięsko zjemy, kurczę, grillowane, to zaraz staniemy na nogi. Jak mi się tu nie respił? Nie. Nie wiem, co ile mi się to tam... Dobrze, ja też jestem głodna i też żyję. Nie płaczę, znaczy nie... Kurczę mi jeszcze w brzuchu, aż tak. Mi się wydaje, nic nie słyszę. Dobra, właśnie pierwsze załatwmy sobie tą sprawę z kolanem i z jedzonkiem. A resztę potem się zajmiemy chyba gdzieś tam poza odcinkiem. Zajmiemy się... Chyba, że zrobię wam cięcie i zaczniemy od Bloody Moona. Dobry Natal, dziki moje, drogie. Tak, już zbieram wszystko teraz, jak widzicie. Nie, aha, tu ten do... Tak, muszę w ogóle pozbierać te wszystkie rzeczy, bo ja tak zbieram, chomikuję te rzeczy dla handlarza i... No i tyle. O, zjedzmy sobie potrawkę z Mińska. Jedz, pyszności dobre. Dobra, gdzie jest ten mój aloes? No dobrze, dobrze, już. Zaraz jeszcze coś zjemy dobrego. No zaraz nam to skróci, to stłuczenie. A mogę tak dwa użyć? Czy nie? Mogę. Ale chyba nic to mi nie daje. Tylko marnuję troszkę. Dobrze, aha, bo w tym motoręce zostawiłam te rzeczy. Te rzeczy, te kurcze, jak to się nazywało? Apteczne rzeczy, te leki, te wszystkie rzeczy. Apteczne rzeczy. Wow, fajna nazwa. No, mamy te 10 grillowanych. Dobrze by było w ogóle je dać tam, żeby się robiły następne. Przecież mam jeszcze puszki do zjedzenia. Czemu by nie puszki? A mięso swoją drogą niech się robi. Jakiś węgiel. Ale to chyba nie tu. Wow, zaraz zębiaki ci wyjdą, a ty się zastanawiasz o węglu, czy masz węgla. Ja tu... Aha, kurde, garnek byś sobie wzięła. Ale nie, bo ja chcę zgrillować, to... Paliwo... Dawane mięso na maksa 50, tak. Rób się. Ale ja dam... Czekaj, nie to zwęglone. Grillowane, przepraszam bardzo. O. Okej. Okej, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku zaczniemy sobie od Bloody Moona i ja jeszcze sobie zjem jedzonko nam. Bo jeszcze nie jesteśmy w pełni. Znaczy, nie zdążę chyba jeszcze Nie zdążę pochować tego wszystkiego, no. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Byłoby mi bardzo miło. A my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Seven Days to Die i w Bloody Moonie. Numer 3? Tak, numer 3. No nic, dzięki, cześć.